Drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy rodzice, krewni, świadkowie, wychowawcy bierzmowanej dzisiaj młodzieży, kochane dziewczęta i kochani chłopcy. Z wielką radością przybywam pierwszy raz do waszej parafii, do tego pięknego kościoła, którego jeszcze nie widziałem, aby wam, tej grupie młodzieży kończącej już gimnazjum, udzielić jakże ważnego sakramentu, jakim jest sakrament bierzmowania, nazywany słusznie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dziękuję waszemu księdzu kanonikowi, księdzu dziekanowi za zaproszenie mnie na tę piękną uroczystość. Sięgając wstecz w długą historię mojego kapłaństwa, przypominam sobie, że ponad 50 lat temu, gdy byłem wikariuszem w pierwszej mojej parafii, mianowicie w Zamościu, w obecnej katedrze zamojskiej, wtedy uczniem w 8 klasie, a to była jak gdyby pierwsza klasa liceum, w tamtych czasach był wasz ksiądz kanonik, którego uczyłem wtedy religii. Jest mi bardzo miło, że moi dawni uczniowie spełniają taką bardzo ważną rolę w naszym kościele. Powiedziałem, że sakrament bierzmowania to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ogromnie ważny, ponieważ od tej chwili każda z was i każdy z was będzie dorosłym, dojrzałym chrześcijaninem. Dojrzałość nie polega na przywilejach, na tym, że mogę robić, co mi się podoba. Dojrzałość to wasi rodzice, wasi dziadkowie, wasi krewni, starsi powiedzą. Dojrzałość łączy się przede wszystkim z odpowiedzialnością. Z odpowiedzialnością za innych, z którymi Pan Bóg nas złączył na tym świecie, i z odpowiedzialnością wobec siebie, wobec własnej wiary, wobec Chrystusa. Od dzisiaj będziecie dojrzałymi chrześcijanami, których obowiązkiem będzie wyznawać Chrystusa, przyznawać się do Niego. Chociażby to groziło śmiechem, szyderstwem, a nawet prześladowaniem. Bardzo się cieszę, że wy jesteście pierwszą grupą młodzieży bierzmowanej w archidiecezji lubelskiej za pontyfikatu nowego papieża, Ojca Świętego Franciszka. To jest epokowe wydarzenie. Bierzmowanie, sakrament bierzmowania ma wielkie znaczenie dla parafii i dla rodzin, z których pochodzą bierzmowani. Jan Paweł II kiedyś przemawiał do rodziców zgromadzonych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. I mówił wówczas o tym, że Kościół ma już ponad 2000 lat, że przechodził bardzo trudne momenty w swoim istnieniu, że był prześladowany, poniewierany, wyszydzany, deptany, że chrześcijanie byli mordowani masowo i są mordowani do dziś za swoją wiarę w krajach muzułmańskich, w Chinach, w Wietnamie, w Indiach, w innych miejscach świata. Byli i są mordowani także i u nas czasem, jak ksiądz Popiełuszko, jak inni księża, którzy oddali swoje życie za wiarę. Ojciec Święty mówił, że przede wszystkim to oni, ci męczennicy, sprawiali,
że Kościół się rozwijał, że nie upadał. Krew męczenników była swojego rodzaju ziarnem rzucanym na glebę tego świata, z którego to ziarna rodziły się nowe pokolenia wierzących w Chrystusa. I Jan Paweł II, mówiąc o tym, dzięki czemu zawdzięczamy, że Kościół przetrwał te ponad 2000 lat i że się rozwinął na cały świat, że liczy prawie 1,5 miliarda wyznawców we współczesnym świecie. To była zasługa wielu duchownych, wielu biskupów, kapłanów, wielu uczonych, teologów, filozofów i innych, którzy bronili wiary, ale, powiedział Jan Paweł II, największą zasługą, jaką wnieśli chrześcijanie do rozwoju Kościoła, do tego, że istniał i istnieje, tę największą zasługę należy przypisać rodzicom, rodzinom, które anonimowo, często zupełnie w sposób nieznany, nikt ich nie wspominał, nie chwalił, nie wywyższał, a oni w swoich rodzinach przechowali skarb wiary i przekazali go w tej wspaniałej jakiejś takiej podróży następnym pokoleniom. Podróży, która trwała przez wieki. W tej wspaniałej sztafecie. I dlatego w tej chwili, gdy przemawiam do was i widzę tutaj siedzących waszych rodziców, krewnych, chciałbym im w imieniu Kościoła z serca podziękować za to, że was odpowiednio wychowali. Za to, że was przynieśli do sakramentu chrztu, że was posyłali na lekcje religii, że przygotowali was do pierwszej komunii świętej, że uczyli was pacierza, że uczyli was odróżniać dobro od zła. To jest ogromna zasługa, jaką wy, rodzice, wnieśliście do życia Kościoła, wychowując tych młodych na chrześcijan. Sakrament bierzmowania porównywany jest, i to słusznie, do pasowania na rycerza albo do przysięgi wojskowej. Od tej chwili jesteście pasowani na dojrzałych chrześcijan, których obowiązkiem będzie bronić wiary. Najpierw w swoim życiu, a także wśród innych, wśród krewnych, wśród znajomych, wśród przyjaciół, wśród kolegów. Macie żyć tak, by każdy, kto patrzy na wasze postępowanie, kto słucha waszych słów, wiedział, że ma do czynienia z chrześcijaninem, a nie poganinem, nie opryszkiem, w którego ustach bez przerwy znajduje się słowa ordynarne i wulgarne. Każdy z nas musi czuć odpowiedzialność za religię Chrystusową, za dobro, które jest w świecie. Każdy z nas ma obowiązek to dobro rozwijać, żeby było go coraz więcej w świecie, który jest targany najróżniejszymi problemami, nieszczęściami, kryzysami. W świecie jest na pewno więcej dobra niż zła. Bo gdyby zła było więcej, to ten świat by już nie istniał. Ale zło także istnieje. I w naszych czasach przybiera coraz większe rozmiary. Kwestionowane są
Boże przykazania. Kwestionowane są prawdy wiary. W życiu publicznym proponowane są rozwiązania, które są sprzeczne z prawem naturalnym, z rozumem ludzkim. I są ludzie, którzy się domagają, aby uczynić z tego prawo obowiązujące wszystkich. Musimy o tym pamiętać, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, że istnieje także diabeł. I to potężna moc. To nie jest diabeł, nie jest jakoś figurą śmieszno-komiczną, jako przedstawia się w bajkach. Diabeł to jest potężna moc, moc zła. Lucyfer był najpiękniejszym z aniołów. Słowo Lucyfer znaczy niosący światło. Ale był pełen pychy. Chciał się zrównać z Bogiem. I dlatego rzucił w twarz samemu Bogu kiedyś, zanim się zaczęła historia, non serviam, nie będę ci służył. I jak wiemy, został strącony w odmęty piekielne. Diabeł jest wielką inteligencją. I w walce z nim nigdy byśmy nie wygrali, gdyby nie pomoc Boża, gdyby nie modlitwa, gdyby nie sakramenty święte. On nie śpi. On ciągle czuwa. On ciągle zwodzi. On ciągle kłamie. On podpowiada człowiekowi, zwłaszcza młodemu człowiekowi, taki plan na życie, który jest obcy Panu Bogu, który jest niezgodny z Bożymi przykazaniami. Używa wszelkich środków, by zniszczyć człowieka, bo jest zazdrosny o to wybranie Boże, którego dokonał Pan Bóg, stwarzając nas i dając nam szansę na zbawienie. On chciałby, żebyśmy wszyscy my, tak jak on, byli potępieni na wieki. I on działa. I o tym nie wolno nam zapominać. On usiłował kusić, jak wiemy to z Pisma Świętego, samego Syna Bożego, samego Chrystusa. On działa także w życiu każdego chrześcijanina. Zwłaszcza jeśli się ten nie modli, nie uczestniczy w sakramentach świętych, nie uczestniczy we mszy świętej. Jest taki, był, bo już nie żyje, pisarz angielski, który się nazywał Lewis. Napisał taką książkę, którą wielu spośród was na pewno czytało, Opowieści z Narni. Nawet film taki został nakręcony na podstawie tej powieści. To był bardzo wierzący człowiek. Jeden z najwybitniejszych pisarzy angielskich XX wieku. On powiedział kiedyś takie mądre słowa. Powiedział tak: kiedyś diabeł miał dużo więcej roboty niż obecnie, bo musiał każdego człowieka kusić z osobna. Dziś ma dużo łatwiej, bo wystarczy, że skusi modnego dziennikarza, redaktora, który prowadzi i ustala programy telewizyjne, radiowe, który wydaje jakieś czasopismo, zwłaszcza dla młodzieży, który występuje publicznie. Wystarczy, że skusi modną aktorkę czy aktora, który będzie bluźnił, który będzie porywał Pismo Święte i deptał, jak to uczynił jeden z aktorów polskich, z piosenkarzy polskich. Wystarczy, że skusi modnego sportowca, który cieszy się sławą na cały świat, jeśli ten
będzie ogłaszał, że nie wierzy w Boga, że wiara Chrystusowa jest niczym dla niego. Ci ludzie oddziaływują na miliony. I miliony, zwłaszcza młodych, chcą naśladować takiego idola. I tutaj jest właśnie rola szatana, który poprzez innych, poprzez środki masowego przekazu, poprzez działania polityczne, czasami poprzez intelektualistów, czasami poprzez profesorów wykładających na uniwersytetach i głoszących niewiarę, wpływa na duszę młodzieży i oddala ich od Boga. Czasami ten szatan posługuje się być może twoją koleżanką albo twoim kolegą. Jeśli ten kolega czy koleżanka namawiają cię do złego, do narkotyków, do alkoholu, do rozpusty, do tego, żeby się na przykład włamać do cudzego samochodu czy mieszkania, żeby coś ukraść, żeby kogoś pobić, żebyś kogoś wyszydzać, wykpiwać w klasie, żeby poniewierać drugiego człowieka. W ten sposób także może działać. Za chwilę zwrócę się do was z kilkoma pytaniami. Wasze odpowiedzi będą świadczyły o tym, że wyznajecie wiarę. Będę pytał o to, czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Syna jedynego Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, Kościół Święty. A na końcu zadam wam pytanie, czy wyrzekacie się szatana i wszystkich spraw jego. I odpowiecie: na pewno wyrzekamy się. Ale pamiętajcie, że to nie jest bezduszny rytuał, który nic nie znaczy. To, co się dzisiaj dzieje i dziać będzie za chwilę, to jest wielkie misterium. Powtórzy się ta scena, która miała miejsce w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów i Matkę Najświętszą. I na was też zstąpi przez niegodne ręce biskupa. Ale musicie odpowiedzieć tak Duchowi Świętemu. To nie może być tak, że tylko dzisiaj jesteście w tym kościele. Wrócicie do domu i będziecie tak samo po pogańsku postępować jak niegdyś. Bez modlitwy, bez Boga, bez kościoła, bez spowiedzi. Nie. Wasze życie powinno się zmienić. Powinna nastąpić zmiana, bo to od was zależy. Co i raz słyszymy o tym, że jakiś młody człowiek kogoś zamordował, okradł, napadł, sponiewierał. Co chwila środki przekazu mówią o takich młodych ludziach. Ja wtedy sobie tak myślę, przecież na pewno w tym naszym społeczeństwie katolickim w większości ten młody człowiek, ten przestępca, ten bandyta, ten rozbójnik, on na pewno był bierzmowany, ale nie wykorzystał tej Bożej łaski. Odrzucił Chrystusa, poszedł swoją szatańską drogą i stało się to, co się stało. Wy musicie wykorzystać tę łaskę Ducha Świętego, którą otrzymacie, żeby zmienić wasze życie. Młodość jest jedna. Jest piękna jak wiosna. Na razie mamy zimę, ale wkrótce przyjdzie wiosna. Będziemy słyszeli śpiewy ptaków, będziemy czuli zapach kwiatów. Wszystko się będzie rozwijało, bo wiosna jest pełna radości, pełna życia. Jest tyle nadziei na wiosnę, że wszystko będzie dobrze, że przełamiemy wszystkie trudności dotychczasowe. I młodość jest podobna do wiosny. Też pełna radości, pełna planów, marzeń. Macie mnóstwo marzeń. I to jest cudowne. Przed wami jest całe życie.
Możecie zostać wspaniałymi ludźmi. Możecie zostać uczonymi, artystami, jeśli ktoś jest utalentowany, wielkimi menedżerami. Możecie opanować obce języki. Możecie zajmować ważne stanowiska. Lekarzy, nauczycieli, profesorów, odkrywców. Możecie, jeśli tylko naprawdę będziecie chcieli. Bo od człowieka ogromnie dużo zależy. Od jego woli, od jego pracy, od dyscypliny. Powiedziałem, że młodość jest jak wiosna. Wiosna jest czasem kwitnienia różnych roślin, kwiatów, śpiewu ptaków, tego wszystkiego pięknego, ale jest też okresem ciężkiej pracy. Kto się zajmuje rolnictwem, to wie, że na wiosnę trzeba ciężko pracować, żeby można było zbierać plony jesienią. I młodość ma także ten element pracy. W naszych czasach jeszcze bardziej musicie pracować niż kiedyś, bo żyjemy w wielkiej konkurencji. Nasz kraj należy do Unii Europejskiej. Musicie konkurować z innymi młodymi z całej Unii. I żeby nie być u nich służącymi i parobkami, to musicie bardzo dużo pracować, dużo się uczyć, pogłębiać wiedzę, nie marnować czasu. Nauka rozwija się niezwykle dynamicznie. Czytałem niedawno taką statystykę, że co minutę jest nowe odkrycie w zakresie chemii, co 3 minuty w zakresie fizyki, co 5 minut w zakresie medycyny. Z 10 uczonych, jacy kiedykolwiek żyli na świecie, 9 żyje teraz. Nauka rozwija się niezwykle dynamicznie, i technika, i technologia. Żeby nie zostać w tyle, trzeba się bardzo dużo uczyć. Ale sama nauka nie wystarczy. Bo można być człowiekiem uczonym, a jednocześnie podłym, złym, przestępcą. W 1939 roku na Polskę napadł nasz zachodni sąsiad, Niemcy. Zburzyli nasz kraj, sponiewierali, wymordowali miliony, zburzyli zabytki, pokradli co mogli. Dokonali strasznych zbrodni. I nie tylko w Polsce, w całej Europie. A jednocześnie pamiętajcie, że w 1939 roku Niemcy były narodem najbardziej wykształconym na świecie. Tam nie było analfabetów. Jeśli weźmiecie jakokolwiek encyklopedię czy historię nauki, znajdziecie tam mnóstwo nazwisk niemieckich. Wielcy uczeni, odkrywcy, wielcy pisarze, filozofowie, muzycy, najwięksi na świecie. A jest niezwykle utalentowany i zdolny naród. A mimo to dokonał takich straszliwych zbrodni. Dlaczego? Bo zdradził Chrystusa. Bo odszedł od Bożych przykazań. Bo uwiódł go ten szaleniec, jakim był Hitler. Uwiódł go tym hasłem: będziecie największym narodem na świecie. Uwiódł go pychą. My, Niemcy, nadludzie. My będziemy rządzić światem. Spodobało się to prawie wszystkim, nawet ochrzczonym. I w naszym życiu może być podobnie. Sama nauka to za mało. Musi być jeszcze wiara, głęboka wiara. Musi być przywiązanie do Chrystusa. Musi być życie sakramentalne, bo inaczej życie można zmarnować. Wiara i nauka się uzupełniają, nie wykluczają. Przez dziesiątki lat próbowano w nas wmawiać, że człowiek wierzący w Boga jest ciemny, zacofany, niepostępowy. Tak robili komuniści,
Tak robią dzisiaj także różni libertyni. Jest to zwyczajne kłamstwo. Człowiek logicznie myślący musi przyjąć istnienie Boga. Człowiek używający logiki, tej dwuwartościowej logiki klasycznej, dojdzie do faktu istnienia Boga. I dlatego najwięksi uczeni świata byli ludźmi wierzącymi w Boga. Nie wszyscy byli katolikami. Czasami mieli swoją koncepcję religijną, ale uznawali istnienie tej nadrzędnej mocy, tej wielkiej istoty nieogarnionej ludzkim umysłem, która to wszystko stworzyła, która tym wszystkim kieruje i która się tym wszystkim opiekuje. Kiedyś przed laty, na początku lat 70., gdy uzyskałem doktorat z historii i filozofii, zacząłem starania o przyznanie mi stypendium w fundacji niemieckiej imienia Aleksandra Humboldta, takiej znakomitej fundacji, która przydzielała stypendia badawcze na wykonanie jakichś badań naukowych, habilitacji, profesury i tak dalej. Takich stypendiów udzielano około 200 na cały świat, z różnych dziedzin wiedzy. Trzeba było spełnić mnóstwo warunków, żeby się o to stypendium starać. Podjąłem te starania i dzięki Bogu uzyskałem to stypendium. I w Uniwersytecie Monachijskim przygotowywałem swoją rozprawę habilitacyjną. Ta fundacja chciała nam, stypendystom pochodzącym z różnych krajów świata, przybliżyć swoją kulturę, niemiecką kulturę i niemiecką naukę. I dlatego organizowano nasze spotkania z wybitnymi uczonymi niemieckimi. Kiedyś w lutym 1974 roku w ratuszu w Monachium zorganizowano takie spotkanie stypendystów z najwybitniejszym fizykiem XX wieku, Wernerem Heisenbergiem, laureatem Nagrody Nobla, którą otrzymał za odkrycie bardzo ważnej w fizyce zasadzie nieoznaczoności. Kto się pilnie uczył fizyki, na pewno wie, co to znaczy. I on nam mówił o sobie, o swoim życiu, o swojej karierze naukowej, o swoich badaniach, a potem powiedział, jeśli ktoś z was chce mnie o coś zapytać, to jestem do dyspozycji. I wówczas jeden ze stypendystów, Hiszpan albo Meksykanin, w tej chwili nie pamiętam, zapytał go: panie profesorze, proszę nam powiedzieć, czy pan wierzy w Boga? Pan najwybitniejszy fizyk naszych czasów. I wtedy Heisenberg odpowiedział słowami, które utkwiły w mojej pamięci do dziś dnia. Odpowiedział po niemiecku tak: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Co po polsku znaczy: pierwszy łyk z kielicha nauki może cię uczynić ateistą. Ale pamiętaj, na dnie tego kielicha nauki czeka na ciebie Bóg. Tak powiedział najwybitniejszy fizyk XX wieku. Czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mówią: moja wiedza przeszkadza mi wierzyć w Boga. Nie. Mała wiedza może odsuwać od Boga, ale wielka wiedza do Boga przybliża. I dlatego Jan Paweł II przygotował taką encyklikę Fides et Ratio, wiara i rozum. Wiara i rozum się uzupełniają, nie są sprzeczne ze sobą, są komplementarne, są jak dwa skrzydła, które unoszą duszę ludzką do odwiecznej prawdy, jaką jest Bóg. Nie wstydźmy się nigdy zatem wiary. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że należymy do tej wspaniałej ojczyzny, jaką jest Kościół Chrystusowy. Istniejący ponad 2000 lat, ogarniający cały świat,
wszystkie kultury, Kościół, który stworzył cywilizację euroatlantycką, najwspanialszą cywilizację, jaka kiedykolwiek istniała. Ona jest dzisiaj podważana przez różnych libertynów, różnych łotrów. Jest podważana. Chodzi im o to, żeby z was uczynić ludzi niewierzących, ludzi, którzy odejdą od tej cywilizacji euroatlantyckiej. Nie pozwólcie na to. Brońcie Chrystusa, brońcie krzyża. Pamiętajcie, dziś wyjdziecie z tej świątyni po bierzmowaniu, po komunii świętej, jako gromada dzieci Bożych przemienionych łaską. Idźcie w ten świat, gdzie żyjecie, do swoich rodzin, do swoich domów, do swoich szkół, do swoich kolegów, przyjaciół, znajomych. Idźcie i nieście ze sobą Chrystusa. Nieście dobroć, życzliwość, dobre słowo, nie zemstę, nie przekleństwa, nie wulgaryzmy. Nieście czystość i czyńcie ten świat lepszym, piękniejszym i bliższym Boga. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
módlmy się. Panie nasz Boże, gnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na dzisiejszą uroczystość przynieśliśmy krzyż, znak Chrystusowej męki, śmierci i odkupienia. Prosimy Cię, drogi Ojcze, o poświęcenie naszych krzyży. Zawiesimy je w swoich domach, a później weźmiemy krzyż w nasze dorosłe życie. Jest on dla nas znakiem nieskończonej miłości Chrystusa i będzie przypominał nam dzisiejszą uroczystość. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie. Pobłogosław te krzyże, które trzyma w rękach młodzież. Spraw, abyśmy przez jednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Uczniami Chrystusa w dzisiejszym świecie to trudne zadanie, ale ufni w zwycięstwo krzyża, który kreśliłeś dziś na naszych czołach, wyruszamy w dalsze życie. Naszym świadectwem będzie życie w prawdzie, pokoju i radości, życie zgodne ze Słowem Bożym przez życie sakramentalne. Błogosław nam, Ojcze, na wszystkie trudy, by duch nasz młodo, śmiało i odważnie walczył ze złem, bronił i wyznawał wiarę w Chrystusa, naszego Pana i Mistrza. Wyrazem naszej wdzięczności za udzielony sakrament bierzmowania jest modlitwa zanoszona do Boga w czasie Najświętszej Ofiary, chrześcijańskie Bóg zapłać oraz życzenia, by udzielanie się przez Boga, przez Twoje ręce i słowa, drogi nasz Ojcze, jak najowocniej odnawiał, umacniał i jednoczył Kościół Chrystusowy. Ekscelencjo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę mszę świętą, za wspólną modlitwę, za udzielenie tego sakramentu bierzmowania. Nasze serca przenika radość, że możemy dzisiaj gościć księdza arcybiskupa, że możemy się wspólnie modlić. Nie wiem, czy mi się to uda powiedzieć, ale od pół wieku ksiądz arcybiskup był dla mnie idolem. Od momentu, kiedy przyszedł do mojej rodzinnej parafii i co ciekawsze jest do dzisiaj, po tylu latach, chciałbym za ten wzór życia,
serdecznie księdzu arcybiskupowi podziękować i wyrazić wdzięczność za nasze tutaj wspólne modlitewne spotkanie. Do młodzieży chciałbym powiedzieć tak. Dzisiaj otrzymaliście ten wielki sakrament. Jutro jest zakończenie naszych wielkopłasnych rekolekcji. O 10:00 jest msza święta na zakończenie tych rekolekcji dla młodzieży. Chciałbym, żebyście nie zawiedli. Chciałbym, żebyście nie powiedzieli sobie, że dzisiaj się skończyło wszystko. Teraz będzie trzeba czekać do sakramentu małżeństwa. Bardzo was o to proszę, żebyście i jutro, i codziennie dawali świadectwo waszej wiary i tego, że przystąpiliście do sakramentu bierzmowania i umocnienia tej wiary w swoich sercach. I chciałbym zachęcić was, żebyście poprzez swoich świadków, może rodziców, namówili do tego, żeby ktoś sobie kupił pamiątkę tego bierzmowania. Mianowicie jest tu, mam tu dwie książki księdza arcybiskupa. Jedna to Stanąć po stronie dobra, a druga Moja umiłowana ojczyzna. Można te książki nabyć przed kościołem i będą one pamiątką waszej dzisiejszej uroczystości. A ksiądz arcybiskup obiecał nawet, że jeśli ktoś zechce, to osobiście mi się w tej książce podpisze. Będzie to pamiątka na całe życie. Wszystkim młodzieży, która uczestniczyła w tym sakramencie bierzmowania, rodzicom, nauczycielom i katechetom i księdzu Albertowi. Za szczególne przygotowania tej dzisiejszej uroczystości chciałbym wobec księdza arcybiskupa wszystkim wam podziękować za ten trud przygotowania. Składam wszystkim serdecznie. Bóg zabrać. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi.